Wigilia dla wielu jest najważniejszym dniem świąt Bożego Narodzenia, a praktycznie rzecz biorąc do dni świątecznych nie należy. Jednak to właśnie w wigilijny wieczór katolicy zasiadają do najważniejszej kolacji w całym roku. Dzisiaj nastanie ten wieczór, kiedy zasiądziemy do Wigilii. Warto wspomnieć o tradycjach towarzyszących temu wieczorowi. Zgadza się. Święta Bożego Narodzenia to najrodzinniejsze oraz takie najbardziej tradycyjne święta w polskiej kulturze. Dużą wagę do nich przywiązujemy i również okres przygotowań jest dosyć długi do nich. Oczywiście okres Adwentu to jest taki czas przygotowań, okres przygotowań duchowego, ale również dbamy o to, aby wszystko w domu było przygotowane na święta. Czyścimy całą chałupę, że tak można powiedzieć. Każdy kąt musi być wysprzątany. Dawniej to nawet pobielano z powrotem ściany w chałupach. Oczywiście dbano również o to, aby był porządek w zagrodzie całej, czyli również w stodole czy w stajniach. No i tak jak mówię, wszystkie porządki powinny być już gotowe na ten wieczór wigilijny, ponieważ uważano, że w wieczór wigilijny nie powinno się już pracować. I w tym dniu powinno być już wszystko przygotowane na pierwszą gwiazdkę. Właśnie gdy zaświeci pierwsza gwiazdka na niebie, możemy zasiąść do tej tradycyjnej wieczerzy, która była bardzo rodzinna. Spotykała się przy stole właśnie najbliższa rodzina. Dbano również o to, aby dom był szczególnie przygotowany na tą okazję. Dawniej strojono dom za pomocą słomy, ponieważ to był taki symbol narodzenia Jezusa Chrystusa na sianku w stodole, ale również uważano, że w ten sposób zaprasza się dusze zmarłych do domu, które mogą właśnie spocząć na sianie, więc w ten sposób przystrajano domy, ale również w każdym domu musiała się znaleźć zielona gałązka. Dopiero później oczywiście wprowadzono choinki, natomiast zielona gałązka, zwana różnie płodłaźniczkami, bożym drzewkiem czy sadem, była ozdabiana orzechami, jabłkami, również światami, czyli ozdobami robionymi z opłatka na ślinę sklejane, bardzo, bardzo ładnie wyglądały, no ale i oczywiście ozdobami ze słomy. Natomiast stół wigilijny powinien być przykryty białym obrusem. Oczywiście pod stołem powinno znajdować się siano. No i punktem centralnym oczywiście powinien być talerz z opłatkiem, świece, no i przygotowane potrawy wigilijne. Oczywiście są to potrawy postne. Na wigilijnym stole oczywiście powinny się znaleźć potrawy z pola, czyli mamy oczywiście mamy zboże. Mamy różnego rodzaju ziarna, coś z wody, czyli mamy oczywiście różnego rodzaju ryby, przyrządzane na wiele sposobów, coś z lasu, czyli grzyby i tutaj też w różny sposób były przygotowane oraz oczywiście coś z sadu, czyli mamy tu owoce suszone, mamy tu orzechy, mamy jabłka, śliwki, wszystko to, co nam daje po prostu nasza ziemia i w ten sposób właśnie przygotowywano potrawy postne. No i przeróżnie to było przygotowywane, na pewno w każdym domu jest inna tradycja przygotowywania tych potraw. Niektórzy uważają, że powinna być ich nieparzysta liczba na stole. Niektórzy uważają, że powinno być 12 na znak apostołów. Wcześniej wiadomo, im biedniejsza rodzina, tym tych potraw było mniej, ale były różnorodnie przyrządzane, na pewno było bardzo dużo ryb i tak jak mówię, różnego rodzaju kapusty, kapusta ze śliwkami, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, więc i tak podobnie również z zupami, były to przeróżne zupy przygotowywane, niektórzy rybne zupy, niektórzy barszcz z uszkami, który jest taką chyba jedną z najbardziej popularną zup na wieczerze wigilijną, oczywiście grzybowa, no i w ten sposób właśnie zasiadano do stołu. Takim pierwszym punktem wieczerzy wigilijnej to rozpoczynał wigilię gospodarz. On składał wszystkim domownikom życzenia, ale również rzucał grochem opowałę, czyli o sufit, żeby wszystkim się dobrze powodziło, żeby temu domowi nigdy nie zabrakło jedzenia. I właśnie potem dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia, no i zasiadano do tej wieczerzy. Podczas wieczerzy trzeba było również pamiętać o tym, aby nie odchodzić od stołu,
i nie odkładać łyżki, ponieważ jeżeli ktoś zakończył odłożył łyżkę, to oczywiście wiązało się to z tym, że już zakończył wieczerzę wigilijną. I to był niestety zły sygnał, ponieważ przez całą wieczerzę należało tą łyżkę trzymać, nawet jeżeli nie chciało się, że tak powiem, już jeść więcej, to należało tą łyżkę trzymać w buzi, to miało zapewnić nam dobrobyt i szczęście. W całej Polsce wierzono, że przebieg dnia wigilijnego jest zapowiedzią całego nadchodzącego roku. W niektórych regionach, by zahartować dzieci, zmuszano je, by 24 grudnia o świcie w samych koszulkach i boso trzykrotnie obiegły dom. Dla zachowania urody natomiast na dnie mis do mycia kładziono srebrne pieniądze.